Hejka, z tej strony Legomanka i witajcie w ostatnim na ten moment odcinku z otwierania kart z serii LEGO Ninjago 8 od Blue Ocean. Ostatni multipack i w sumie pakiet dostępny na ten moment w sprzedaży, czyli no multipack po prostu. 5 saszetek, karta limitowana, 29,99. Możecie sami stwierdzić, czy to jest dobry deal, czy nie. No i tak, mamy tu dwa różne pakiety, tak jak w poprzednich odcinkach, także przejdźmy do otwierania. Ostatni speed. Jezus, tego brakowało. Ciekawe, co ja miałam rozdlać niby, ale wracając. Ostatnie saszetki na ten moment. Zapewne to nie jest moment, w którym żegnamy się z multipakami, bo pewnie znowu będzie pakiet, dwie karty limitowane, trzy saszetki i 15 plansz do gry, tak jak to było w poprzednich seriach. Jestem ciekawa tylko, czy coś zmienią tym razem, albo może zlikwidują totalnie tamte pakiety, bo moim zdaniem były najmniej opłacalne i były kupowane przede wszystkim tylko dla kart limitowanych. A skoro o kartach limitowanych mowa, no to tak. Skrystalizowany Samurai X, bardzo ładny odbłysk z tyłu, i Złoty Smok J edycja limitowana. Aż kurczę, mnie korci takie zapytanie, skąd się wziął Samurai X w takim filmie, w tym sezonie Crystallized, skoro Nia niby się poświęciła w poprzednim sezonie. Czy to jest jakiś następca? Dobra, robimy zakłady. Czy jest to karta platynowa, czy złota, srebrna? Ja obstawiam, że to będzie srebrna. Ale wracając, mega kryształowy, mroczny władca. Bardzo ładna poza tutaj uchwycona na tej karcie. No, sztos i te oczy takie świecące. No i wracając, czy to jest taki właśnie następca jak taki żółty, co jest, albo ta żółta, co jest właśnie w sezonie? Czy to jest legitnie, kurczę, Nia powróciła jakość, czy coś. No i ultra szkieletowy czarownik, czyli dobrze obstawialiśmy, srebrna karta. Chyba w sumie na ten moment lepiej obstawiać srebrne karty w takich momentach, no bo bądź co bądź. I tak mieliśmy duże szczęście, że tak szybko trafiliśmy na platynkę, więc pewnie długo tego nie zobaczymy ponownie. W zgodzie, mocarny duet Legacy, przegrzany, no ciekawe, jak na to wpadliście, że to auto jest przegrzane. O, tak samo przegrzane jak moja bateria, z tego co widzę. Mistrzowie wody, karta puzli, taka. I skrystalizowana Nia akcji. Ładna. No, w każdym odcinku słyszycie, że bardzo lubię te skrystalizowane karty. No co ja mogę powiedzieć? Ale oczywiście skrystalizowane karty bez obramówki, bo to jest różnica. Mocarny J Legacy, karta, którą widzimy już któryś raz rzędu. Rodzinna fotografia, ups, kiedy internet ci rozcięło. Karta puzli, włamywacz Lloyd, gdzie ty się włamujesz. I mega złoty smok Kaja. Tutaj ten tornado jakby, czy jak zwał, tak zwał, bardzo ładnie się prezentuje. I ten pobłysk też jest super zrobiony. Kurczę, chyba muszę pomyśleć o jakimś zamienniku słowa super, ekstra i tak dalej. Czadowy, o. Czadowy to jest pomysł. Jeśli macie jakieś pomysły na zamienniki słowa super, to z chęcią poczytam, możecie mi napisać w komciach. Mocarny czomp, kryształowy pająk w akcji. Myślałam, że chociaż tu go lepiej zrobię, a nie zrobię taki render, jak był w zestawie Lego. Trochę szkoda. Karta puzli, którą widzieliśmy przed chwilą, włamywacz, którego też widzieliśmy przed chwilą, i skrystalizowany duet Pan F i niszczyciel Zemston. A taki mech ten duet, jeśli mam być szczera. Wolałabym zobaczyć Asfirę, albo Mrocznego Władcę, albo w ogóle Garmadona, jakbyśmy trafili znowu je na karcie, byłabym mega szczęśliwa. Mocarny Gultar, a w ogóle to w formie neonowej, taka jak ta karta tutaj, co nam wygląda zza rogu, neonowy skrystalizowany Lloyd. Chyba, że nie ma no Garmadona skrystalizowanego, no to przeżyje. Skrystalizowany szkieletowy czarownik za to nas odwiedził. No i ja wiem, że powiedziałam, że chcę złoczyńcę, ale no nie tego. Chociaż w sumie później Garmadon się stał dobry chyba, bo z tego co widziałam, ma być komiks o Garmadonie, tak przynajmniej na profilu LEGO Ideas czytałam.
Więc no, to będzie coś ciekawego i z chęcią przeczytam, jeśli wyjdzie w polskiej wersji językowej oczywiście. No i z chęcią dodam do kolekcji. Skrystalizowana Harumi jako karta specjalna. Bo jeśli chodzi o ten komiks z Garmadonem, to nawet jeśli nie wyjdzie w polskiej wersji językowej, no to z chęcią go poczytam. No tylko, tak jak mówię, fajnie by było wrzucić na półeczkę. Tylko i wyłącznie z tego względu mam nadzieję, że będzie polskie wydanie. Burmistrz niezawodny, Okino w akcji. Kurczę, tamten sezon Prime Empire to było fajne. Złoczyńca był fajnie zrobiony. Kurczę, drzemka w pracy. Wam powiem, przez chwilę mi się słabo zrobiło, bo tutaj ta linia wyglądała nie jak linia ściany. Kurczę, aż z bliska wam pokażę. Nie wyglądała jak linia ściany, więc to nie wyglądało jak drzemka. Nalecznikowy prysznic, co jest? What the actually happened here? Skrystalizowana Asfira w akcji. I tamta karta z wcześniejszego odcinka mogła wyglądać właśnie tak, widzicie? Asfira się zamachała, nie wygląda jakby w nią przy okazji przywaliło coś mocnego, jakiś młot. Ojej, ale tamta karta to jest chyba najbardziej creepy karta, jaką widziałam kiedykolwiek w historii Ninjago, szczerze mówiąc. Mocarny Jay Legacy, zjazd rodzinny, karta puzli. Tak się prezentuje, o, czarownik szkieletowy, tu w przebraniu, no, nowa drużyna, pytor szkieletowy, czarownik i Asfira, Boże Święty, jakie to piękne, patrzcie, jakie cudowna grafika, ten neon, wow, na serio, chcę zobaczyć Garmadona neonowego. Złota drużyna, Jane, Zay, Cole i Kai, jak to przystało na ninja, nie rozchodzą się, oprócz tego, jak się rozeszli po śmierci Zayna, potem po śmierci Nii, czyli w sumie, tak jak zawsze, po czyjejś śmierci Ochwal. No i widzimy tutaj karta, więc ja ustawiam, że tam będzie srebrna. Mega Mechanik, znowu, mam nadzieję, czemu nie ma innych kart? I mean, mega karta to ciągle jest mechanik i ewentualnie coś innego. Tutaj część puzli i karta specjalna. Ultra szkieletowy czarownik. Już mieliśmy nawet w tym odcinku, więc szkoda trochę. Liczyłam, że będzie jakaś inna ultra karta. No wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc ja już trochę zaczynam już wybrzydzać, jeśli chodzi o te karty, no bo też chciałabym zobaczyć coś nowego i pewnie wy też, no wiadomo, ile razy można oglądać duet Daret i Mały Nelson. Czy jakiś inny... Lampion. Tego się nie spodziewałam. Boże, wróć. Jay w zaroście. Bro. Mech Samuraja X. I ostatnia karta na dzisiejszy... Oj, przepraszam. Przedostatnia karta, bo ostatnia to jest tu Smoczy Kai. A ostatnia to jest Złoty Smok Jaya. Od pustelnika do smoka. To jest dopiero character development. Także tak prezentuje się opening z dzisiejszego odcinka. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym odcineczku i jakie macie nadzieje, że w przyszłości będą kolejne pakiety z tej serii kart. Ja liczę, że pakiet właśnie ten duelowy, czyli tam te plansze i inne pierdoły, zostanie zamieniony na coś innego, ale to nam przyjdzie zobaczyć z czasem. Także na ten moment trzymajcie się, no i bajo. Hejka!